Cześć, tu Jakub. Dzisiaj na warsztacie ból kolan. Przyjrzymy się obszarom oraz konkretnym warunkom, które mogą powodować u nas nieprzyjemne dolegliwości. Zacznijmy jednak od podstaw. Powtarzające się czynności powodują zmęczenie określonej struktury, takie jak ścięgno lub więzadło. Bez odpowiedniego czasu na regenerację, nakładające się mikrourazy stymulują reakcję zapalną, co zazwyczaj wiąże się z uszkodzeniem tkanki. I cyk, kontuzja gotowa. Ból w przedniej części kolana, na rzepce i wokół niej jest najczęstszym objawem urazów przeciążeniowych, co wynika częściowo z anatomii tego obszaru. Duże mięśnie czworogłowe przyczepiają się do kości piszczelowej poprzez rzepkę. Siły powstające w trakcie pedałowania są zatem przenoszone bezpośrednio na staw rzepkowo-udowy, ilekroć zginamy kolano. Jazda na rowerze poza downhillem ma niewiele wspólnego ze skakaniem. Jeżeli jednak kojarzy Ci się ona wyłącznie z bólem kolana odczuwanym bezpośrednio pod rzepką, to możemy doszukiwać się tu dolegliwości zwanej kolanem skoczka. Uraz ten dotyczy zapalenia więzadła rzepki, które wynika z przeciążenia mięśnia czworogłowego. Pierwsze dolegliwości pojawiają się najczęściej przy ciężkich podjazdach lub intensywnych sprintach. Przyczyna często tkwi w nieprawidłowej pozycji siodełka i ustawianiu zbyt twardych przełożeń, co prowadzi do jazdy ze zbyt niską kadencją, czyli w sposób bardziej siłowy. Gdy problem narasta, ból będzie nasilał się przy skokach, schodzeniu ze schodów i przysiadach, nawet tych bez obciążenia. Dla niewtajemniczonych, kadencje to nic innego jak liczba pełnych obrotów, jakie wykonujemy korbą na minutę. Na niskich przełożeniach, gdy opór pedałów jest niewielki, nasza kadencja będzie rosnąć i odwrotnie. Warto wiedzieć, że pedałowanie jest bardziej efektywne przy szybkich ruchach nóg. Duże opory na korbie mogą nadmiernie obciążać stawy, powodować szybsze zmęczenie i wydłużać regenerację po treningu. Najczęściej pojawia się na samym początku sezonu rowerowego. Wyobraź sobie, upragniona wiosna, pierwsze promienie słońca, a Ty w końcu decydujesz się wyciągnąć rower i zaczynasz wyczekiwaną przejażdżkę. Decydujesz się od razu na długą trasę, którą bez problemu pokonywałeś w poprzednim sezonie. W pewnym momencie pojawia się nieznośny ból, zaciskasz zęby i powoli człapiesz do domu. Co właściwie się stało? Kolano wiosenne to nic innego jak przeciążenie struktur, które nie były gotowe na dany wysiłek. Daje się on odczuć w okolicy górnego brzegu rzepki, a dokładnie w obrębie ścięgna mięśnia prostego uda. Jest on nie tyle uciążliwy i nieprzyjemny, co nie pozwala nam na dalsze kontynuowanie jazdy. W tym przypadku najważniejsze to dać sobie czas na regenerację. Niech kolano odpocznie i dojdzie do siebie. Gdy ból minie i jesteście gotowi, aby wsiąść na rower, pamiętajcie, żeby stopniowo zwiększyć zarówno dystans, jak i obciążenie. Uraz najczęściej nie jest poważny, pod warunkiem, że nie będzie się dalej mocno obciążać nogi. W innym przypadku niezwłocznie skonsultuj się z fizjoterapeutą. Podczas pedałowania rzadko kiedy wykonujemy ostatnie 35 stopni wyprostu kolana, ruchu, który jest w dużej mierze kontrolowany przez mięsień obszerny przyśrodkowy. Gdy zapominamy o jego właściwym, regularnym treningu, a w dodatku nasze siodełko jest ustawione zbyt nisko, mięśnie po zewnętrznej stronie uda z czasem staną się bardziej napięte i silniejsze niż te rzadziej używane mięśnie przyśrodkowe. Powoduje to ruch rzepki po nieprawidłowym jej torze, co w połączeniu z dużymi siłami na nią działającymi przysporzy nam wiele bólu. Tkanki miękkie wokół bocznej części rzepki z czasem ulegną powolnemu skróceniu i sprawią, że ćwiczenia wzmacniające mięśnia obszernego przyśrodkowego będą w dużej mierze nieskuteczne. Sam proces powrotu do zdrowia jest skomplikowany i składa się m.in. na rozluźnianie struktur bocznych. Ból z tyłu kolana prawie zawsze jest spowodowany nadmiernym jego wyprostowaniem. Jeśli siodełko jest zbyt wysoko, ścięgna podkolanowe zostaną nadmiernie rozciągnięte, co może spowodować zapalenie mięśni grupy tylnej uda lub kaletki mięśnia półbłoniastego. Przy tego typu dolegliwościach spróbuj obniżyć siodełko lub przesuń je nieco do przodu. Jeśli wysokość siodełka jest ustawiona dla dłuższej nogi, krótsza noga będzie zmuszona do rozciągania się przy każdym naciśnięciu pedałów, szczególnie w przypadku pedałów zatrzaskowych, co spowoduje jej przeciążenie. Gdy różnica jest dość widoczna, koniecznie skonsultuj się z doświadczonym fizjoterapeutą, który pomoże dobrać Ci odpowiednie wkładki do butów lub zaproponuje dalsze leczenie. W przypadku, gdy korzystamy z pedałów zatrzaskowych, warto pamiętać o jednym. Podciąganie pedału to zabójstwo dla naszych stawów. Generuje ono znacznie większe obciążenia, które działają na naszą miednicę poprzez większy nacisk krocza na siodełko, a także wpływają negatywnie na ścięgno mięśnia dwugłowego uda.
Struktura odpowiedzialna za ból od wewnątrz kolana to najczęściej więzadło poboczne piszczelowe, które stabilizuje staw i zabezpiecza go przed nadmiernym koślawieniem. Jedną z przyczyn bólu kolan jest nieprawidłowa praca mięśni. Wynika ona z nierównomiernie rozwiniętej jednej z grup w porównaniu z jej antagonistami, np. przywodziciele i odwodziciele uda. Zaburzenie harmonii tych mięśni będzie skutkowało nieprawidłowym torem ruchu w trakcie zginania stawu kolanowego, co z czasem możemy odczuć jako ból po jego wewnętrznej stronie. Ból po wewnętrznej stronie jest prawie zawsze powiązany z przebiegiem ruchu kolana w kierunku górnej rury ramy rowerowej. Kiedy już go poczujesz, a korzystasz z pedałów zatrzaskowych, to spójrz w dół na swoje stopy. Przyczyną często jest nieprawidłowe ustawienie bloków w butach. Jeśli blok jest zamontowany zbyt blisko wewnętrznej krawędzi buta rowerowego, kolana będą nadmiernie się koślawić, co na pewno odczujesz na własnej skórze. Prostym rozwiązaniem będzie wtedy przesunięcie bloku na zewnątrz, zbliżając but do ramienia korby, co spowoduje odsunięcie kolana od górnej rury i przywróci prawidłowe obciążenie skierowane na środek stawu kolanowego. Pasmo biodrowo-piszczelowe nie jest wyraźnie odgraniczoną strukturą. Wchodzi ono w boczną część powięzi szerokiej i obejmuje mięśnie uda. Stanowi rozcięgno mięśni naprężacza powięzi szerokiej, pośladkowego wielkiego oraz pośladkowego średniego. Ogólnie mówiąc, ciągnie się od miednicy poprzez kolano aż do kłykcia kości udowej i kości piszczelowej. Przyczyną bólu jest nacisk napiętego pasma na unerwioną tkankę łączną. Powodem może być zbyt wysoko ustawione siodełko, zbyt wąska praca nóg, wszelkie asymetrie w budowie ciała lub nierównowaga mięśniowa, np. słabsze mięśnie pośladkowe. W przypadku pedałów zatrzaskowych sytuacja przedstawia się podobnie jak wcześniej. Wąska praca nóg będzie kierowała nasze kolana do szpotawości, czyli na boki. By uniknąć nieprzyjemnych dolegliwości, należy wtedy oddalić but od ramienia korby poprzez przesunięcie bloku do środka. Z kolei nadmierna rotacja wewnętrzna kości piszczelowej, anatomiczna lub spowodowana ustawieniem stóp zbyt mocno do wewnątrz na pedałach, będzie wywierać znaczny nacisk przede wszystkim na dystalną część pasma. Chociaż wysokość siodełka, przesunięcia i ustawienia bloku są częstszymi przyczynami bólu kolana, warto wziąć pod uwagę także kilka innych czynników. Dyskomfort przy siedzeniu na siodełku może spowodować, że będziemy siedzieć na nim poza środkiem, powodując nieprawidłowe prowadzenie ruchu miednicy i sprawiając wrażenie rozbieżności w długości nóg. Przyczyną może być nawet zbyt niska kierownica. Zmęczenie dolnej części pleców może zmienić nasz naturalny wzorzec ruchu. Uważaj na zmiany. Twoje ciało lubi rutynę, więc kiedy zmieniasz sprzęt, twoje kolana mogą się buntować. Niezależnie więc od tego, czy kupujesz nowy rower, nowe buty czy pedały, na początku daj sobie czas na adaptację. Rowerzyści mają tendencję do skupiania się na wzmacnianiu mięśni czworogłowych i łydek, ponieważ są przekonani, że to właśnie one są odpowiedzialne za siłę, jaką wkładają w pedałowanie. Zapominamy jednak, że nogi działają od rdzenia. Pierwsze skrzypce w tym przypadku odgrywa dolna część pleców, mięśnie brzucha, zginacze bioder i pośladki. Musimy mieć mocne fundamenty, w przeciwnym razie mniejsze i mniej wydajne mięśnie będą zmuszone do większej pracy, co będzie skutkować ich przeciążeniem. Popracuj także nad zwiększeniem kadencji. Pedałowanie tylko siłowo, na wysokich przełożeniach, nadmiernie obciąża stawy. Zwiększaj dystans i obciążenie stopniowo. Nawet jeśli jesteście dosyć sprawni, niech wasza pierwsza jazda w sezonie nie będzie za długa. Wielu problemów można uniknąć, nie wprowadzając nagłych zmian w reżimie treningowym lub drastycznych zmian w ustawieniu roweru. Bądź elastyczny, rozciągaj wszystkie duże grupy mięśni po każdej przejażdżce i pamiętaj o regeneracji. Jeżeli doznałeś ostrego urazu lub twoje objawy nie poprawiają się z czasem, koniecznie skonsultuj się ze swoim lekarzem lub fizjoterapeutą. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli zmagałeś się lub zmagasz się z dolegliwościami w obrębie kolan, koniecznie daj mi znać w komentarzu. Standardowo widzimy się na drodze. Cześć!